ziemi, piękniejszy kraj na ziemi niż ten mój kraj, też mój rodzinny kraj. La la. Przewodnim programu Prawa i Sprawiedliwość. No, tym motywem, my od tego nie chodzimy, jest hasło Solidarnej Polski. Czyli my uważamy, że państwo przede wszystkim powinno zatroszczyć się, i to jest obowiązkiem państwa, o najsłabszych, bo silni dadzą sobie radę. I ten program Solidarnej Polski realizowaliśmy w latach 2005-2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło pod przewodnictwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i konsekwentnie o tym programie przez te lata, kiedy jesteśmy w opozycji, mówimy cały czas. I ten nasz program przeciwstawiamy programowi Platformy Obywatelskiej, czyli temu programowi rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który był rzucony w momencie, kiedy Platforma obejmowała władzę. Dzisiaj oni się od tego trochę dystansują. A ten program polegał na tym, że Platforma założyła, że będziemy rozwijali Polskę wokół dużych ośrodków metropolitalnych, że tam będziemy gromadzili środki, a te ośrodki metropolitalne, duże miasta, Warszawa, Wrocław, Poznań, będą promieniowały wokół i w ten sposób będzie się Polska rozwijała. Oczywiście ta koncepcja się całkowicie skompromitowała. Okazało się, że istotnie jak Warszawa się dobrze rozwijała, to rozwija się jeszcze lepiej, w tym sensie, że rzeczywiście tam są najwyższe zarobki, tam się żyje ludziom najlepiej. A z kolei, jeżeli chodzi o prowincję tak zwaną, no, jest coraz gorzej, coraz mniej miejsc pracy, ludzie są coraz ubożsi. Zresztą województwo lubuskie jest tego przykładem. Najniższe właściwie płace w Polsce, najmniejszy przemysł, najmniej inwestycji. No, ale to jest jakby konsekwencja tego rodzaju koncepcji. Oczywiście dzisiaj Platforma Obywatelska mówi, no nie, przepraszamy bardzo, myśmy się dostali źle zrozumieni, my jednak po prostu chcielibyśmy też, żeby te mniejsze ośrodki się rozwijały. Ale kiedy my mówimy o zrównoważonym rozwoju, bo to jest jakby kolejne hasło naszego programu, zrównoważony rozwój, czyli po prostu chcielibyśmy, aby wszystkie regiony rozwijały się w równym tempie. I ściana wschodnia, i ściana zachodnia. Program dla ściany wschodniej przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło. Dzisiaj przedstawiamy również program dla ściany zachodniej, dla ziem tak zwanych, jak się kiedyś mówiło, odzyskanych, dla województwa zachodniopomorskiego, dla województwa lubuskiego, dla województwa dolnośląskiego, bo wiemy, że po prostu tutaj są naprawdę olbrzymie problemy. Jest postępujące wyludnienie, wyjazdy młodych na zachód, na Wyspy Brytyjskie, do Niemiec, mała ilość miejsc pracy, słaba infrastruktura. To wszystko po prostu musi być naprawione i nasze województwo, województwa zachodnie również wymagają specjalnego traktowania i specjalnego programu. To będzie zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości. No chcemy przede wszystkim pamiętać o młodym pokoleniu, o tym, że dzisiaj mamy blisko 2 miliony osób poza granicami kraju. Z tego zdecydowana większość to młodzi ludzie. Platforma Obywatelska obiecała i Donald Tusk, że stworzą warunki, aby młodzi do Polski wracali. No dzieje się dokładnie odwrotnie. Kolejne roczniki po ukończeniu szkół wyjeżdżają poza granicę. To też trzeba zmienić. To jest diagnoza, natomiast konkretne rozwiązania. Co zrobić, aby zatrzymać młodych ludzi w Polsce, a mało tego, doprowadzić do tego, żeby podejmowali decyzje o powrotach, to jest duże wyzwanie i temu wyzwaniu będziemy starali się sprostać.
Oczywiście tych problemów jest bardzo, bardzo dużo, bo faktycznie są problemy związane z rynkiem pracy i tymi wyjazdami młodych ludzi. Są problemy edukacyjne i to, co dzisiaj jest proponowane, jeżeli chodzi o edukację. Ja chcę zwrócić na to uwagę, bo to jest jakby niezwykle istotne z punktu widzenia programów lokalnych. Nie może być tak, że na przykład w programach Prawa i Sprawiedliwości gminnych czy powiatowych no będą zapisy o likwidacji szkół, o komasacji, o likwidacji małych szkół wiejskich, bo my zdecydowanie się temu przeciwstawiamy i na to się nie zgodzimy. Nie będziemy się godzili na komercjalizację szpitali, ona postępuje, a my się na to nie godzimy. I to też nie może być zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości. Ochrona zdrowia to jest jeden z większych problemów i większych wyzwań państwa polskiego, ale również naszego województwa, więc tutaj te problemy też muszą być ujęte. No i szeroko rozumiana gospodarka, przedsiębiorczość. To jest rzecz niezwykle istotna. I to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość stoi tyłem do przedsiębiorców, bo dzisiaj, kiedy rozmawia się z przedstawicielami biznesu, mówią, że 2 lata Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości, to były najlepsze 2 lata w III Rzeczpospolitej dla polskiej gospodarki i polskiej przedsiębiorczości. Właśnie wtedy wprowadzono szereg ulg dla biznesu. To właśnie wtedy no, starano się stworzyć warunki do uczciwego gospodarowania, to wtedy podjęto walkę z korupcją, która tak naprawdę nie podcina tylko korzeni polskiej państwowości, ale również podcina polską przedsiębiorczość. O tym będzie mówił Jan Pawielowski. Na każdej konferencji staramy się właśnie jakby temat przedsiębiorczości polskiej gospodarki mocno podkreślać. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu. Myślę, że najistotniejsza po wystąpieniach prelegentów będzie dyskusja. Ja jeszcze raz chciałbym przeprosić w imieniu poseł Elżbiety Rafalskiej, ale istotnie miała ostatni okres czasu bardzo intensywny. No tutaj muszę powiedzieć, że mamy spory sukces Jarzowskowa. Elżbieta Rafalska na ostatniej Radzie Politycznej weszła do Komitetu Politycznego. Ja zostałem wybrany do Komisji Etyki Partyjnej, czyli takich dwóch centralnych ciał Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest też w jakiś sposób sukces wschowy. To jest dowód na to, że wschowscy politycy również na szczeblu centralnym są dostrzegani. Także przepraszając w imieniu pani poseł, bo przecież jest zawsze w tych ważnych momentach we wschowie, tym razem faktycznie z uwagi na stan zdrowia mamy, która jest w Gorzowie, Ela została w Gorzowie, ale jest Wojtek Szadel, jest wystąpienie pani poseł, także Wojtku, poproszę o przedstawienie. Czy Sejmie trwają jeszcze prace nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok? Tegoroczny budżet oparty jest na ustawach jeszcze nie przyjętych przez Sejm, społecznie bardzo kontrowersyjnych. Dotyczy to w szczególności ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Chciałabym przekazać kilka uwag dotyczących finansowania samorządów, zadań zleconych, bo to ma wpływ na lokalną, samorządową rzeczywistość. Zwykle zwracam się z prośbą do samorządów gminnych i powiatowych województwa lubuskiego o opinie na rządowe propozycje budżetowe i wykorzystuję te uwagi podczas prac w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej. Co roku też wspólnie jako parlamentarzyści lubuscy Marek Ast i Jerzy Materna i ja składamy regionalne i klubowe poprawki ważne dla mieszkańców w obszarach infrastruktury drogowej, zdrowia i polityki społecznej. Los tych poprawek jest z góry przesądzony. Koalicja rządząca PO i PSL nigdy nie przyjmuje propozycji opozycji, nawet tych najbardziej uzasadnionych, chyba że zmieni je jako propozycje własne. Konsekwentnie jednak przygotowujemy propozycje zmian, by nie można nam było zarzucić grzechu zaniechania. Najpierw odniosę się do tego budżetu w wymiarze indywidualnym, jakim dotyka każdego Polaka, bo dotyczy jego dochodu. Bardzo niepokojąca jest tendencja spadkowa realnej wartości dochodów i wydatków gospodarstw domowych.
Polsce utrzymuje się jedna z najwyższych w Europie skala rozwarstwienia dochodowego. Planowany na 2014 rok, kolejny, szósty już rok, zamrożenie progów podatkowych oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. Rząd prowadzi politykę podatkową obciążającą najsilniej gospodarstwa domowe. Utrzymanie do 2016 roku podwyższonych stawek VAT jest tego dowodem. Należy też pamiętać, że stawki podatku VAT w Polsce są na poziomie najwyższym w Unii Europejskiej. Jak do tego dodamy trwające od kilku lat zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej, bardzo niski poziom płacy minimalnej, niską waloryzację rent i emerytur, wysokie bezrobocie, niskie tempo wzrostu płac i spadający poziom oszczędności, pokaże to obraz bardzo trudnej sytuacji materialnej polskich rodzin. Dla samorządów kluczowe znaczenie mają środki na zadania obligatoryjne związane z finansowaniem placówek oświatowych i opiekuńczych. Jest to zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Mamy do czynienia z utrzymaniem trendu spadkowego w zakresie faktycznego udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB. Planowany udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB został określony na poziomie tylko 2,54%, malejąc o 0,07%. Sytuacja ta wymusza na samorządach większe zaangażowanie środków własnych. W budżecie na 2014 rok są również mniejsze środki na zadania z zakresu polityki społecznej, na zasiłki i pomoc społeczną w budżecie wojewodów oraz rezerwach celowych, mniejsze dofinansowanie na dopłaty do zatrudnień osób niepełnosprawnych, kryteria dochodowe świadczeń są nieurealnione, mniejsze finansowanie ośrodków pomocy społecznej. Niektóre zadania w zakresie polityki społecznej przekazywane są do samorządów jako zadania własne, bez zapewnienia finansowania. Przykładem są zadania z zakresu pieczy zastępczej, zmniejsza się liczba uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Mimo wysokiego bezrobocia, wysokiej emigracji zarobkowej, rząd wykorzystuje środki Funduszu Pracy dla zmniejszenia deficytu, a nie aktywnie przeciwdziałanie bezrobociu. Brak poprawy w zakresie stopy bezrobocia oraz wzrostu zatrudnienia to dowód lekceważenia własnych zapowiedzi o wykorzystaniu dodatkowych unijnych funduszy na programy kierowane do młodych bezrobotnych. To bezrobocie ludzi młodych, prawie 2-milionowa rzesza Polaków na emigracji zarobkowej i ponad 2 miliony Polaków bez pracy, z tego 80% bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to najpilniejszy i największy problem społeczny w Polsce. Ograniczenie więc środków z Funduszu Pracy, który ma nadpłynność finansową, i zamrażanie 6 miliardów złotych na stanie tego funduszu jest dowodem antyspołecznej polityki rządowej. Należy też zwrócić uwagę, że w strukturach dochodów samorządów gminnych znaczny udział we wpływach posiadają podatki dochodowe PIT i CIT. A w wyniku zmian ustawowych i kryzysu gospodarczego wpływy z dochodów z tego źródła nie są pełne w stosunku do szacowanych przez Ministerstwo Finansów. To, co wywołało spore poruszenie wśród samorządów, to radykalne zmniejszenie środków na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap 2 – Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Obawy budzi też nałożony na gminy obowiązek wypłaty dodatku energetycznego i poziom jego finansowania. Od początku 2014 roku będą obowiązywać nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia. Samorząd nie będzie mógł przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów przekroczy wartość obliczoną za pomocą rozbudowanego wzoru. Wartość wskaźnika będzie uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Nawet te fragmentaryczne uwagi pokazują,
że skutki kryzysu gospodarczego przekładają się w największym stopniu na poziom życia Polaków, finansowania samorządów, sytuację polskich rodzin. Stąd nasza, jako Prawo i Sprawiedliwość, niezwykle krytyczna ocena tego budżetu i wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji i mieszkańców Królewskiego Miasta. Ogromnie żałuję, że nie mogłem być dzisiaj z Wami. Dla mnie każdy pobyt we Wschowie to powrót do źródeł. Życzę udanej konferencji, silnej argumentami i wnioskami. Nadchodzi czas na zmianę. Z poważaniem, Elżbieta Rafalska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Infrastruktura ta wojewódzka, jeśli chodzi o drogi, to jest bardzo istotny element, bardzo istotny element, patrząc na zadania województwa lubuskiego. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, bo dzisiaj można powiedzieć, że ta sytuacja wygląda trochę gorzej albo dużo gorzej, drogi wojewódzkie to był 30, 35, 28, a były lata, że 40% wartości budżetu województwa lubuskiego z jednej strony. Z drugiej strony ogromna sieć, jaka jest w dróg w województwie. W dróg województwie lubuskim to jest prawie 1600 km i to są te drogi, które, te szlaki komunikacyjne, które jakby na co dzień są najbardziej eksploatowane i najbardziej nam potrzebne. Oczywiście drogi gminne, drogi powiatowe również mają swoje zadania, ale tymi drogami, którymi się poruszamy na co dzień, to są przede wszystkim drogi wojewódzkie. Nie my dojeżdżamy do stolic kolejnych powiatów, nie my dojeżdżamy do miast i się generalnie codziennie komunikujemy. I dlatego z punktu widzenia województwa lubuskiego i również mojej komisji, którą kieruję i na której stawiamy nacisk, powiedzmy sobie, na tego typu sprawy, jest to tak istotna sprawa. Pozwolę sobie prędzej taką małą diagnozę przeprowadzić na podstawie tych slajdów, które przygotowałem, mniejszy, bardziej czytelnych, jak wygląda sytuacja powiatu sosnowskiego. Na dzień dobry bym powiedział, że jest bardzo trudna, w sensie, jak Państwo widzicie, powiat sosnowski to jest południowy wschód województwa lubuskiego i ten cytat oczywiście, który tutaj widać i wszyscy o nim wiedzą, wysunięty, jest dość skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, że na tle województwa lubuskiego, pokazałem tylko południe województwa lubuskiego, mamy bardzo dużo, no niestety, tych czerwonych odcinków. Te czerwone odcinki to jest zły stan dróg województwa lubuskiego. Generalnie południe województwa nie ma najlepszej sytuacji, ponieważ ona się systematycznie powoli zmienia, ale powiat sosnowski również jakby no, nie wyróżnia się w sensie pozytywnym w tymże zestawieniu. Ale drugim problemem jest też ten problem, że wszelkie jakby ciągi komunikacyjne, które wychodzą poza województwo, a na które już województwo lubuskie nie ma wpływu, one też występują w powiecie wschodzkim i w zasadzie przeważają. No i problemy są tego rodzaju, że wyjeżdżamy z województwa lubuskiego lub wjeżdżamy, bo to oczywiście działa w dwie strony i mamy szlak komunikacyjny, który powiedzmy sobie wymaga no, nagłej zmiany, czyli po prostu jest bardzo, bardzo zły stan nawierzchni. No tak mniej więcej wygląda województwo. Stan bardzo dobry to są te niebieskie odcinki, stan dobry, powiedzmy akceptowalny to są te zielone. Stan ostrzegawszy to takie troszeczkę innego koloru, również zielonego. Stan zły, czerwony, a bardzo zły to są czarne, których też nie jest mało. Poproszę może następny slajd. Szanowni Państwo, no, te plany inwestycyjne dróg wojewódzkich, one na przestrzeni poszczególnych lat, a ja mam tą przyjemność i zaszczyt jakby wnikliwie to obserwować, zmieniają się jakby w przeciągu kolejnych lat. I o ile jeszcze powiedzmy sobie w 2010 roku ta sytuacja w sensie planistycznym, ale w sensie też jakby bieżących wykonań wyglądała dość dobrze, bo jak Państwo widzicie, to są odcinki, część z tych odcinków jest oczywiście zrealizowana, niektóre są realizowane i dla, jeśli chodzi o powiat wschowski, będę mówić w skali powiatu, stały się dwie dosyć dobre rzeczy, a oczywiście znowu one nie komplementarne, to znaczy pierwszy etap obwodnicy Sławy i pierwszy etap obwodnicy Skowy o kuluarach, powiedzmy, jakby no, uzyskania tej obwodnicy, pozwolę sobie może na końcu.
No niemniej jednak te ciągi komunikacyjne w kierunku Sławym, Sławy w kierunku powiatu nowosolskiego i w kierunku powiatu zielonogórskiego, jak Państwo widzicie, zaplanowane były tak 2.13, 2.15, 2.14, 2.16, 2.11, 2.15, czyli jakby budowa obwodnicy Sławy drugi etap 2.14, 2.16. No i oczywiście to, co tutaj nas w tym mieście najbardziej interesuje, budowa wschowy, obwodnicy wschowy etap pierwszy jest i budowa obwodnicy wschowy etap drugi 2.13, 2.14. Czyli tak naprawdę dzisiaj powinny stać tam maszyny i dzisiaj powinno to się wydarzyć, a na pewno wszystkie sprawy związane z decyzjami środowiskimi, z decyzją z RIT, czyli takiej zintegrowanej decyzji o budowie tej obwodnicy już powinno być gotowe i dzisiaj w najgorszym wypadku powinno być na etapie przetargu, a w przyszłym roku wykonane. Taki był plan i ten plan całkiem jest niedawny, bo to jest plan z 2011 roku. Niestety, w mojej ocenie, niezbyt konsekwentna polityka zarządu województwa, bo oczywiście radni mają dużo do powiedzenia, ale pamiętajcie Państwo, że w województwie lubuskim 16 radnych decyduje o tym, co się będzie działo, a inni radni mogą ewentualnie tłumaczyć, oponować, etc. Poproszę następny slajd. Co się udało zrobić w tym czasie w województwie lubuskim i w powiecie pskowskim w latach 2009-2013? Tu są wartości szacunkowe, bo jak stricte wartości, one się troszeczkę różnią. Na przykład najważniejsza sprawa, czyli obwodnica wschowy, to jest troszkę ponad 10 milionów złotych, w rzeczywistości były pewne oszczędności, to było poniżej 10 tysięcy złotych, 10 milionów złotych, tak, zrozumiałem, pan poseł poprawia. Najważniejsza sprawa, druga bardzo ważna sprawa, rozbudowa drogi wojewódzkiej 278, to jest też miejscowości Wschowa, dofinansowanie z LRPO 5,53 miliona złotych i jeszcze z takich istotnych, dużych rzeczy to oczywiście Strącze, które jest po raz kolejny etapami pobudowane, no ale ostatecznie ten trzeci etap 2,33 miliona złotych 2009-2010. Wydawało się, że idziemy w dobre tory, wydawało się, że ta perspektywa załatwienia problemów komunikacyjnych powiatu pskowskiego idzie w dobrym kierunku, a tu nagle no, zaczynamy coraz gorszymi informacjami się spotykać. Proszę o następny slajd. O, priorytety drogowe w mieście Pskowa. Szanowni Państwo, ta kreska od lewej strony, która idzie do, może sobie pozwolę, to jest ta inwestycja, która została wykonana, ma pewne wady, o czym często rozmawiamy, to znaczy, że brak jest zjazdów na tą prawą stronę, powiedzmy od strony wschowy tych dróg wewnętrznych i to jest pewnie wada. Dyrektor napierała obiecał, że w dłuższej perspektywie czasu ta sprawa będzie załatwiona. Kolejny odcinek, ten planowany, to jest odcinek do węzła, tutaj ma być węzeł łączący się na drodze krajowej numer 12 i to jest ten odcinek, który miał być wykonany do 2014 roku, włącznie z środków unijnych. Natomiast droga krajowa, która niestety cały czas przebiega przez Pskowę i chyba jest największym obciążeniem, to jest od tego węzła za, jak dobrze pamiętam, Dębową Łękę. Tam były dwie koncepcje. Ostatecznie to jest ta koncepcja czarna, bo prędzej miały być wewnętrzne koncepcje fioletowe. No to jest ten brak w powiecie pskowskim, który w zasadzie, no, jeśli te szlaki komunikacyjne byłyby załatwione, problem jakby tych głównych komunikacji, no, znika w mojej ocenie w powiecie pskowskim i miasto, które ma kilkusetletnią tradycję z tak świetną bazą zabytkową, no, w tym zakresie mógłby powiedzieć, że ten problem ma załatwiony. Niestety, dzisiaj minister Nowak, jak doszedł, że tak powiem, do urzędu, z tej sieci obwodnic drogowych w Polsce, można powiedzieć, w województwie lubuskim wysadził wszystkie. Wysadził obwodnicę Kargowy, wysadził, powiem kolokwialnie, wysadził obwodnicę Szprotawę i również wysadził obwodnicę Wschowę. Termin bliżej nieokreślony po 2020 roku. Zarząd dróg wojewódzkich nie zna tych powodów, bo uważam, że to nie jest powód. Uznaje, że dopiero jeśli będzie dokumentacja i jeśli będzie już plan konkretny budowy drogi krajowej numer 12, czyli obwodnicy numer 12, dopiero się zdecyduje na sfinansowanie
i na korelowanie jakby odcinku drugiego etapu obwodnicy Wschowej. Dlaczego jest to dla mnie niezrozumiałe? Można zrobić łącznik zastępczy, jest wiele innych rozwiązań komunikacyjnych, które choćby nawet mogło załatwić tamtą sprawę. Takim przykładem jest dzisiaj na przykład Nowa Sól, gdzie była warunkowana obwodnica budową drugiej jezdni S-trójki, drugiej S-trójki nie ma, ale jakoś po grudach i z dużym wysiłkiem udało się tą sprawę załatwić i będzie tam taki czasowy łącznik za kilkaset tysięcy złotych. Tu również można byłoby te rozwiązanie komunikacyjne zastosować i w zakresie dróg wojewódzkich ten problem załatwić. Tym bardziej, że w mojej ocenie, patrząc na pierwszy odcinek, czyli rząd wartości poniżej 10 milionów złotych, mówimy o kilkunastu milionach złotych, a z Funduszu Spójności licząc te 24%, które mamy mieć w nowej perspektywie, to będzie kwota z wkładem własnym ponad 600 milionów złotych. Więc trudno mi się zgodzić z taką argumentacją, że jeden z 12 powiatów ziemskich nie może otrzymać kilkunastu milionów złotych na kluczową inwestycję. Jeśli chodzi o drogi krajowe, tak jak już powiedziałem, w województwie lubuskim nie będzie żadnej obwodnicy. Ja nie mówię o obwodnicach, które są w ciągu dróg S albo autostrad, bo to jest zrozumiałe i one zawsze są jakoś tam węzłami skorelowane z miastami. Dzisiaj już minął czas, że powiedzmy sobie, atutem jest mieszkać przy drodze i że samochody przejeżdżają. To był atut 20-25 lat temu, kiedy się Polska zaczęła rozwijać, kiedy się wyzwoliła z pewnych pędów gospodarczych. Dzisiaj komfortem mieszkania, chęcią posiadania mieszkania, domu i tak dalej, jest miejsce z dala od, powiedzmy sobie, takiego natężenia ruchu, a jeśli on jest, to musi być stosownie zabezpieczony na tyle, żeby ludziom po prostu uczciwie i przyzwoicie żyło. Dzisiaj o tym we Wschowie mówić nie można. Proszę o następny slajd. No właśnie, to jest ten odcinek, który udało się zrobić. Ja może powiem kilka słów na temat tego odcinku. On też, proszę Państwa, tak jak dzisiaj, drugi etap obwodnicy Wschowy nie był zaplanowany. Gdzieś był, miał być, lista rezerwowa i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że w 2006 roku, kiedy zmieniły się pewne, no powiedzmy sobie, sytuacje w Sejmiku Województwa Lubuskiego, mieliśmy ten czas koalicję z Platformą Obywatelską, dobrze się rozmawiał, przyzwoił się z tymi ludźmi. Ten bardzo krytykowany marszałek, który w tamtym czasie rządził, może, że tak powiem, nie za bardzo jeszcze jakby no, rozeznając całą politykę wojewódzką, ale dał się przekonywać do pewnych priorytetów. I tu warto zwrócić uwagę, że taka decyzja w zasadzie, taka trochę spektakularna w tamtym czasie, to był taki przełomowy moment, zapadło właśnie na Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Lubuskiego z tego okręgu, dwóch radnych, wśród tych dwóch radnych ja się znalazłem, ale był też pan już Barczarzak, bardzo mocno żeśmy logowali, było spotkanie, na którym był też pan burmistrz, powiedzmy, prosił się na tą naszą komisję, przekonaliśmy marszałka i ten odcinek, który jest tam wybudowany, powiedzmy sobie, o widzę tutaj kościół, tak, ten od lewej strony miastki, w lewo do góry, udało się zrealizować, to jest jakieś osiągnięcie. Okazało się, że udało się znaleźć te 10 milionów złotych. No do szczęścia, powiedzmy, do połowy szczęścia brakuje tego odcinka, który jest tutaj w naszą stronę i on w mojej ocenie powinien być budowany, tym bardziej, że tak jak pan poseł zwrócił, musimy zachować pewną równowagę w priorytetach inwestycyjnych w Polsce i w województwie lubuskim. Nie może być takiej sytuacji, że duże miasta, a w Lubuskim mamy dwa duże miasta, które de facto zamieszkuje 25% mieszkańców, wchłaniają tak duże kwoty, mają oprócz tego jeszcze zintegrowane inwestycje na poziomie kolejnych kilkuset milionów złotych, a my, powiedzmy sobie, na tym poziomie z Chetynów, jak żeśmy się pozbyli na całe województwo 10 milionów złotych, o czym tu w ogóle rozmawiać, z programów regionalnych na drogi gminne i na drogi powiatowe w zasadzie można uczciwie powiedzieć, że nie będzie tych pieniędzy, no to jak funkcjonować? Z budżetu własnego, z takimi obciążeniami? No nie, nie da się funkcjonować. W związku z tym ta optyka powinna się zmienić. Pan radny nie wspomniał oczywiście, że w temacie kolei dla Wschowy interpelował nie tylko Wojtek Zubowski, ale również poseł Jan Dziedziczak z Leszna i Marek Gast, to była wspólna interwencja. Tak, jeszcze Marek Gast interweniował w bardzo ważnej sprawie, pozwolę sobie to powiedzieć, dwa tygodnie temu, a mianowicie, szanowni państwo, zlikwidowano, jeszcze nie zlikwidowano,
interpelujemy, walczymy o utrzymanie laboratorium, między innymi dla powiatu pskowskiego i nowosolskiego, bo mamy wspólny sanepid. Dzisiaj nas nawet chcecie okraść, że tak powiem, z tego laboratorium nowego, świetnego, gdzie decyzje o jego budowie zapadały, kiedy Marek Ast był wojewodą lubuskim i on się wpisuje w cztery chyba zabezpieczenia kryzysowe województwa lubuskiego. Zabezpiecza 310 tysięcy osób i tu Ci, Marku, jeszcze raz dziękuję za interwencję w tej sprawie. I oczywiście to jest przykład też degradacji polskiej powiatowej, która rozpoczęła się od likwidacji sądów w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Jarosław Gowin. Ale tych przykładów likwidacji instytucji powiatowych można byłoby mnożyć. Szkoły, szpitale. No i teraz okazuje się, że również te instytucje, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, no takie jak laboratoria przy sanepidach. Proszę Państwa, następny temat, zdaje się, że Pani Przewodnicząca Elżbieta Rangel, no, problem niezwykle istotny, niezwykle ważny, czyli problematyka bezrobocia na terenie naszego powiatu, no ale nie tylko. Ten bolesny temat, Szanowni Państwo, dotyczy nas wszystkich. Nie chcemy, czy chcemy, czy nie. Jest on szczególnie bliski, ponieważ mamy krewnych, znajomych, dzieci, wnuki, którzy szukają pracy, wyjeżdżają za pracą za granicę, ogłaszają upadłość firm, doświadczają redukcji miejsc pracy, opuszczają nasz kraj, nasze gminy, nasz powiat. Miesiąc temu przeczytałam w Rzeczpospolitej, że bezrobocie zaskoczy rząd Polski. Szanowni Państwo, czy to nie ironia? Jaki jest stan gospodarki, wszyscy wiemy. Koalicja rządząca nie jest w stanie zaproponować przez wiele miesięcy przepisów tak zwanej ustawy antykryzysowej, a minister finansów zastanawia się, czy odmrozić dodatkowe 50 milionów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocie. Drodzy Państwo, nawet gdy ktoś dzisiaj ma pracę, jutro może jej nie mieć. Gdy ktoś dzisiaj prowadzi działalność, jaką ma pewność, że w tych warunkach będzie ją prowadził za kilka miesięcy? Liczby znikających z rynku firm są porażające. Skutki zniszczonej gospodarki i w dalszym ciągu niszczonej dotykają nas wszystkich. A czy emeryt może dzisiaj powiedzieć, że po długich latach pracy ma stabilną sytuację materialną? Dzisiaj wydawałoby się, że tak. Ale czy tak będzie za parę lat, bo głosy są inne. Słyszymy, że za parę lat może zabraknąć grosza na emerytury. W wielu domostwach emerytura dziadków jest znaczącą pozycją w budżecie rodziny wielopokoleniowej. Także tu w powiecie naszym pskowskim. 50, od 50 do 60% młodych ludzi nie ma pracy w Polsce. Młody człowiek, proszę Państwa, zaczynając dorosłe życie, jest już na marginesie. Nawet ten bardzo dobrze wykształcony, znający języki obce, po kilku nieraz kierunkach, z powodu braku pracy nie jest w stanie ani założyć rodziny i nie może się realizować zawodowo, pomimo zdobytych kwalifikacji. Marnuje się wielki potencjał narodowy, który kosztował nie tylko rodziny, ale nas jako całe społeczeństwo. Ten marsz 11 listopada patrzyłam na młodych ludzi w Warszawie, którzy przyszli i demonstrowali głośno i wołali właściwie o to, że chcą być i pracować tutaj w Polsce. Nie wszyscy chcą wyjeżdżać, nie wszyscy chcą swoje domy budować gdzieś daleko. Chcą żyć tu i teraz, właśnie w Polsce. Szanowni Państwo, myślę, że ta konferencja nie będzie ostatnia i myślę, moje wystąpienie nie będzie długie, bardzo takie, raczej postaram się treściwie, żeby nie przedłużać tej konferencji. Chciałbym tu omówić rozwój przedsiębiorstwa na tle uwarunkowań w kraju. Wiadomo, że będę chciał tu powiedzieć o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy i powiatu pskowskiego, bo to jest najważniejsze dla nas. Ale myślę, że zanim będę mówił o szansach i zagrożeniach tutaj na naszego terytorium, to do tego rozwoju przedsiębiorczości tutaj lokalnie nigdy nie będzie, nawet gdyby
współpraca z samorządami była wyśmienita, gdybyśmy mieli infrastrukturę idealną tutaj związaną, jeżeli nie będzie wizji państwa, to tej przedsiębiorczości nigdy nie będzie. Tutaj to jest oczywiście moje zdanie. Będąc w czerwcu na kongresie PiS-u na Śląsku, usłyszałem i uczestniczyłem w wielu panelach i byłem bardzo zadowolony z tego pobytu, bo odbyło się kilkanaście paneli gospodarczych, w których uczestniczyli wielu profesorów i doktorów. I tam przedstawiono wizję, którą się łatwo utożsamia. Po prostu przede wszystkim trzeba wspierać polską rodziną przedsiębiorczość, bo to jest rzecz najważniejsza. W tej chwili to widzę rozwój potężnych konglomeratów, koncernów, sieci i tak dalej. W tej chwili nie widzę polityka, która by wspierała tutaj drobną, małą przedsiębiorczość. Jeżeli nie będzie wizji państwa, wszystkich organów, które będą ukierunkowane na polską przedsiębiorczość, to my tego nic w Polsce nie zrobimy, a później podam przykłady, jak to jest na Zachodzie, bo bardzo często wyjeżdżam tutaj w celach handlowych, tutaj po całej Europie i podam przykłady, jak to się robi w Europie, a jaka sytuacja jest w Polsce. Bo takim zasadniczym jakby też problemem tutaj, to tutaj znaleźliśmy się, to tak może tylko krótko powiem, w jakim kierunku będzie szła Unia Europejska i w tej chwili myślę, że ten traktat lizboński w tej chwili został już złamany, my w tej chwili nie idziemy w tym kierunku, jak i większość myślę Polaków, Europejczyków myśli, jak powinna wyglądać Unia. Unia raczej powinna wyglądać krajem państw, gdzie jest wolna wymiana handlowa, kulturalna i tak dalej, ale kraje poszczególne mają decydować o swojej gospodarce, o swojej polityce. W tej chwili tak się nie dzieje, biurokraci z Unii Europejskiej wykorzystali kryzys w Europie i poprzez różnego rodzaju traktaty tutaj związały państwo i przez to myślę, nasza gospodarka też bardzo, bardzo cierpi. To tyle w tej chwili chciałbym powiedzieć, bo to myślę, że nie uzasadnia tylko o takich dwóch szansach dla samorządu gminnego i powiatowego, gdzie widzę tutaj. Wiadomo, że nasz teren tutaj powiat Stoski jest terenem rolniczym i bardzo dużo tu mieszka rolników, uprawia swoje. Szanowni Państwo, mam zaszczyt pełnić rolę, funkcję prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka, stowarzyszenia, które powstało w 2007 roku. Huta Pieniacka to miejsce urodzenia mojej mamy i dla wielu osób ze stowarzyszenia to miejsce rodziny, to związki, to po prostu korzenie. Stowarzyszenie skupia osoby ocalałe, potomków rodzin z Huty Pieniackiej, a także sympatyków. Chciałabym Państwu powiedzieć chociaż kilka słów. To miejscowość, która została zbadana z powierzchni ziemi 28 lutego 1944 roku. W 2005 roku dzięki wsparciu rządu polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz Rady Obrony Pamięci, pan Andrzej Przewoźnik wraz z rodzinami został odsłonięty tam pomnik poświęcony ofiarom Huty Pieniackiej. Niemalże w tym samym czasie zbiega się termin, kiedy powstaje stowarzyszenie. Kiedy pojechaliśmy w to miejsce, znaleźliśmy tam jedyną materialną rzecz po wsi, to znaczy cmentarz. Pytanie, jakie zabrzmiało wtedy w grupie kilku osób, to nie co, czego oczekujemy od państwa polskiego, tylko co my możemy zrobić dla Huty Pieniackiej. Od tego momentu zaczynają się nasze wyjazdy. W 2009 roku właśnie do Huty Pieniackiej w 65. rocznicę zagłady przyjechali prezydenci świętej pamięci Lech Kaczyński oraz prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Od tego też czasu kilkakrotnie co roku jeździmy w to miejsce. Najważniejszą sprawą to rocznica, czyli 28 lutego. Właśnie wtedy odbywają się tam uroczystości upamiętniające ofiary Polaków, około 1200 osób zamordowanych w tej miejscowości. Wtedy też odbywają się tam uroczystości i państwowe, i kościelne. Chciałabym tu podkreślić, że stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, z urzędami państwa polskiego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Współpracujemy ściśle z konsulatem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.
Oprócz tego współpracujemy też z władzami lokalnymi i obwodowymi na Ukrainie, to znaczy z Lwowa i z Grodu. To jest miejscowość Kuta Pieniacka, powiat Grodu, województwo karnopolskie. Celem głównym naszego stowarzyszenia jest zachowanie i pielęgnacja pamięci o Kucie Pieniackiej. Dlatego też organizujemy pielgrzymki, nie tylko do Kuty Pieniackiej, na Kresy, do Lwowa, Krzemieńca, z Baraża, do miejsc chwały Rzeczypospolitej. W ten sposób nawiązujemy do wielkiego dziedzictwa Kresów. Ocaliliśmy cmentarz w Kucie Pieniackiej. Kiedy odnaleźliśmy tam w krzakach, wśród drzew powalone groby, po prostu była decyzja od razu. Musimy ten cmentarz uratować. W tej chwili ten cmentarz jest ogrodzony, są odnowione pomniki. Oprócz tego organizujemy konferencje naukowe, między innymi we Wschowie. Tutaj zapraszamy czołowych naukowców i historyków, którzy zajmują się sprawami historii, zwłaszcza Kresów. Organizujemy wyjazdy młodzieży, występujemy w telewizji, opublikowaliśmy biuletyny, książki na temat Kuty Pieniackiej i Kresów. Dlaczego tak ważne jest to zachowanie i pielęgnacja pamięci? Uważam, że ta pamięć, ta praca jest ważna dla naszej tożsamości. Jest to podstawowa sprawa dla naszej przyszłości. To właśnie ta przeszłość determinuje i tworzy nasz charakter. To pierwszy krok, aby dojść do prawdy. I właśnie ta prawda to taki fundament, żeby myśleć o przyszłości. Jak Państwu wielu z Państwa wie, Ukraina to nie jest łatwy temat. To są sprawy związane z polityką. Także to wszystko nauczyło nas, że to budowanie naszego działania na prawdzie prowadzi jednocześnie do tego, że możemy mówić o pracy na rzecz pojednania. Działamy tam w porozumieniu z konsulatem. Tak jak powiedziałam, nawiązaliśmy konkretne kontakty z władzami miejscowymi, z merem miasta Brodu, z merem miasta Złoczowa. To wszystko pozwala też, że mamy taki program pozytywny. Ten program pozytywny to konferencje, które budujemy, które tworzymy, między innymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na Wydziale Prawa. To była konferencja połączona z wystawą Jurysprudencja Lwowska. W tym roku reprezentowaliśmy stronę polską na międzynarodowej konferencji w Bobrzowcach. To była konferencja z udziałem młodzieży ukraińskiej, polskiej i żydowskiej, mówiąca o tym, w jaki sposób należy mówić o przeszłości. Jesteśmy zapraszani do Muzeum Niepodległości w Warszawie, gdzie również mówimy o tym, czym jest pamięć, która powoduje, że wartości wyznawane przez naszych przodków są tak ważne dla naszej przyszłości. Oprócz tego mamy też inne inicjatywy. Organizowaliśmy tam zlot motocyklowy Raju Kamińskiego, zlot motocyklowy Huta Pieniacka. Od 3 lat pracujemy na cmentarzu polskim w Brodach, na tak zwanej kwaterze regionistów. Proszę Państwa, doświadczamy tam czegoś takiego, co się nazywa być dumnym z tego, że jest się Polakiem. W tej miejscowości przychodzą Ukraińcy i po naszych odjazdach ukazują się artykuły w gazetach. Są rozmowy. Tam się toczą takie dyskusje, że wiecie, nie było cmentarza, ale przyjechali Polacy i zrobili ten cmentarz. Mamy poczucie dumy. Poczucie wspólnoty, bycia razem. To są wartości, które kształtowały fundament naszego państwa, które zawsze miały wpływ na naszą historię. Efektem tych działań, między innymi w tym roku, był solidarny ruch społeczny w Kresowie. Przeciwko uchwale o znamionach ludobójstwa głosowali posłowie PiS-u. Dzięki wsparciu posła Marka Asta braliśmy też udział w zespole parlamentarnym, który został utworzony, aby pomagać środowisku Kresowian.
Te nasze działania to nie są tylko opowieści o przeszłości. To jest nasza teraźniejszość. Podsumowując, wydaje mi się, że przedstawione informacje pokazują charakterystyczne cechy stowarzyszenia, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Wcale nie chodzi nam o rozdrabywanie ran. Chodzi nam o prawdę. Wiemy, że wszystko ma swoją kolejność. Chcemy pracować dla przyszłych pokoleń. Więc najpierw musimy zmierzyć się z tym, co jest zaszłością, co jest zaniechaniem. Nasza działalność jest podporządkowana wyższym wartościom. Pracujemy społecznie. Nie dla korzyści własnych, ale dla dobra wspólnego, dla naszych rodzin, dla naszych lokalnych, małych ojczyzn. Jakkolwiek to zabrzmi, pracujemy dla Polski. Myślę, że to są cechy, które powinny być brane pod uwagę, jeżeli się mówi o współczesnym patriotyzmie. To są sprawy ważne dla nas. Często powinniśmy czerpać też wzory od innych. Od wielu lat, pracując wśród środowiska kresowian, wiem, że powinniśmy doprowadzić do tego, żeby na Kresy wyjeżdżała młodzież. Przecież są tak zwane zielone szkoły, białe szkoły. Wobec tego powinny być wyjazdy na Kresy. Bo to tworzy naszą przyszłość, to tworzy nasz charakter. Dziękuję bardzo. To znaczy, ile znaczyć chcę, to płaczę, gdy ktoś skrzywdzi mnie, to szczęścia dni nie liczę. I krzyczę tak jak wy. Czy zadojrzewa, czy się srebrem mieni w śnieżnej przestrzeni słoneczka spal. Piękniejszy w całym świecie nie ma ziemi niż ziemia ta. Time.